Dzisiaj minęły 3 tygodnie od początku naszych hydroponicznych upraw. Rośliny już zdążyły wygiełkować, tak więc jedyne co nam pozostało to tylko zajęcie się ich przesadzeniem do docelowych hydroponicznych pojemników. Tak więc zobaczmy sobie, jak te rośliny teraz rosną i bierzmy się do pracy. Ok, tutaj możecie sobie zobaczyć, jak to wszystko wygląda do ostatniego czasu. To są te bazylie, nad którymi eksperymentowaliśmy. Ja je transportowałem, dlatego są w taką folię owiniętą. Do bazylii sobie przejdziemy później, co tu się stało, ale widać, że korzonki piękne tutaj wyrosły. Niejedne korzenie różnią się od drugich gęstością i kolorem, ale to dojdziemy do tego za chwilę. Tutaj mam... Dziwna sprawa mi się wydarzyła, właściwie dziwna. Miałem trochę zielonej herbaty wieczorem. W kubku to sobie myślałem, że podleję. No, zielona herbata miała taki słomkowaty kolor, a na drugi dzień stało się coś takiego. Tutaj mam na przykład posiane rośliny tydzień później, tydzień czy dwa tygodnie temu. O, te wszystkie są posiane tydzień później po tym pierwotnym siewie. Ja chyba je użyję po prostu do zrobienia normalnej rozsady w ziemi, a zajmiemy się dzisiaj tymi roślinami. Co prawda one są bardzo małe, tylko sałata ma takie fajne rozmiary, ale to nie przeszkadza, bo myślę, że możemy coś wykombinować. Tutaj przygotowałem sobie te pojemniczki. Właściwie to są pojemniki tak naprawdę w celach eksperymentowych, bo będziemy sprawdzać jakby cztery nawozy, tak więc pomyślałem sobie, że coś takiego się idealnie sprawdzi. Cała filozofia tych pojemników to są zwykłe po prostu takie długie doniczki. Nie są właściwie długie, bo one były najmniejsze, jakie były dostępne. Co nam posłużyło za doniczki? Weźmy taki kubek pierwszy. To jest po prostu normalny kubek po jogurcie. To są wszystkie kubki po jogurcie. Ja to zrobiłem lutownicą. Można zrobić, oczywiście nie wiem, czy będziecie u siebie robić coś takiego, jak nie macie lutownicy, możecie to albo nożykiem sobie te dziurki, takie jakby te przerwy zrobić, tylko trzy większe wyciąć i tyle, nie potrzeba aż tyle, ale tu będzie lepsza stabilizacja i po prostu korzenie będą się mogły łatwiej rozprowadzić, taka moja fantazja. Jest podstawka pod tą doniczkę i jak w ogóle wywierciłem te otwory. Na początku też myślałem, że lutownica to będzie dobry pomysł, ale potem znalazłem w garażu coś takiego. To są wiertła do wiertarki, wkrętarki można podpiąć sobie i po prostu idealne do wiercenia takich właśnie otworów. Chciałem warto sobie podłożyć jakąś deseczkę, bo to jest wiertło i na to się zakłada to wiertło okrągłe i po prostu można wiercić. Nie będziemy tego musieli robić w przypadku wersji słoikowej, ale o wersji słoikowej to potem. No dobra, mamy tu podstawkę, wiercimy sobie otwory, wylutowaliśmy sobie tutaj te dziurki. Jak widzicie, w każdym tak samo to wygląda, gdzie niegdzie inaczej sobie te otwory porobiłem. I mamy tutaj takie jakby gąbeczki. Do czego one służą? Służą one do stabilizacji, normalnie się używa wełny mineralnej. I dlaczego ja tak wymyśliłem ogólnie? Tutaj... przeciąłem to na pół, żeby po prostu roślina pęd mógł się zmieścić i wrzuciłem watę tutaj. Z tego powodu, że niektóre rośliny mają jeszcze małe korzenie i się tutaj nie zmieszczą. Tak więc wata była najistotniejsza z tego powodu, że jak tutaj się... tutaj teraz nie ma wody, ale jak zanurzymy głębiej, ta woda napływa. Ta wata sobie wejdzie pomiędzy te szczelinki, ona przetransportuje wodę do korzeni. Na tym to głównie polega. Jeśli rośliny są duże, ta wata jest zupełnie nieistotna. Ten pojemnik ma około jakieś 6 litrów. Do każdego takiego pojemnika wlałem po 3 litry wody. To jest jakaś połowa, nawet może nie cała. I teraz będę rozcieńczał nawóz. W każdym tym pojemniku rozcieńczę nawóz i zobaczymy, co się stanie. Także bierzmy się za rozcieńczanie, wlewanie do każdego pojemnika inny nawóz. Jeszcze taka jedna rzecz, ponieważ ja wcześniej miałem cztery nawozy, trzy nawozy właściwie, do ziół. To był nawóz do ziół, tam do jakichś palm i tak dalej. I do cytrusów, ale mówiłem też, że zapomniałem sobie kupić jednego nawozu. To jest nawóz, który ma proporcje 5-4-9. A mówiłem, to jest tutaj 5-4-9, a sugerowałem się tym, ponieważ ten nawóz do gotowego zestawu z IKEA ma 4-3-8 albo 5-3-8, coś takiego, także ta proporcja jest najbardziej
najbardziej zbliżona do tego nawozu do IKEA, do uprawy hydroponicznej ziół. Tak więc ja go zakupiłem. Tutaj jest zalecenie do upraw hydroponicznych. W uprawach hydroponicznych na 4 litry wody. A normalnie 7 litrów na 2 litry wody. Tak więc w uprawie hydroponicznej bardziej to rozcieńczamy. Na przykład w tym wypadku nie jest to napisane. Nie ma nic o uprawie hydroponicznej. I jest mniejsza trochę proporcja 7 litrów na 3 litry wody. Ale zrobimy takie założenie po prostu, że użyjemy tego wobec tej starej proporcji, wobec tej po prostu tam, gdzie jest napisane do roślin cytrusowych, czyli tak samo użyjemy tych nawozów, na których nie jest to w ogóle napisane, ponieważ wszystkie składniki to mają taką samą, jest tutaj taka sama ilość, tylko po prostu w innych proporcjach. Dlatego myślę, że można tak założyć. Tutaj mamy 3 litry wody, tak więc zacznijmy. Kubeczek zielony. Doniczka zielona, także zacznijmy po prostu od nawozu dla ziół. 7 ml na 3 litry wody. Tak więc użyjemy jakby 7 ml na 6 litrów wody, czyli musimy tutaj użyć jakby 3,5 ml, a to jest połowa tego pierwszego poziomu. Tak więc połowa tego pierwszego poziomu. Ok, mniej więcej to jest tyle. I wlewamy. Ja to jeszcze to wypłuczę troszkę. Teraz przydałoby się to zamieszać. Pierwszą doniczkę mam gotową. Możemy sobie już tutaj to podrzucić. Może się zdarzyć, że gdy będziecie kupować takie doniczki, one mają tutaj takie jakby bolce, które się je przebija, żeby po prostu był drenaż i żeby woda po prostu mogła uciekać. Tak więc mi się zdarzyło, że tutaj było przebite delikatnie, nie wiem, jakąś igłą czy coś takiego, albo fabrycznie nawet. I potem uciekała, bardzo powoli, no ale jednak uciekała. Jutro pewnie by nic nie było już w tej doniczce. I ja to roztopiłem trochę ogniem i już teraz nie ma tego problemu. Okej, teraz weźmiemy nawóz do Palm Yuki Dracen. Mam napisane 7 litrów na 2 litry, 7 ml na 2 litry wody, a w uprawach hydroponicznych rozcieńczamy jako 4 litry wody. Tak więc no, wychodzi na to, że tutaj jakieś 6 ml, czyli niecały ten pierwszy stopień w naszym wypadku. I analogicznie robimy z pozostałymi. Tak to teraz wygląda i teraz myślę, że możemy nasze główne danie spożytkować. Czyli możemy poprzesadzać sałatę, bazylię i rukolę do miejsca docelowego. I tutaj jeszcze mam pietruszkę. Co prawda nie ma tutaj liścieni, nie ma już jeszcze liści właściwych, są tylko liścienie. Czyli te listki takie, które wyrosły z nasionka, a niektóre już wyrosły po tym z procesu fotosyntezy. Także bierzmy się do przesadzania. Musimy mieć świadomość tego, że niektóre rośliny nam nie przeżyją tego procesu. Pod spodem mamy korzonki. Ok, mogły być dwie w razie, jak się transplantacja nie uda. I co robimy? Tak, żeby było połączenie między jedną wełną a drugą. I takie coś możemy już sobie wsadzić do naszej. Mamy to wszystko już porozsadzane. To jest tak, pietruszka, bazylia, rukola i sałata. W każdym rzędzie po prostu w odpowiednim wierszu, tak jakby. I teraz to wygląda tak, że jak ja teraz podniosę,
albo podniosę po prostu. To widać, to jest takie zamoczone i przez tą watę do docelowej rośliny do góry sobie idzie. Tak więc teraz będziemy czekać, czy te rośliny się przyjmą i czy będą rosnąć. No, właściwie szanse przyjęcia nie są tak duże, nie są normalne w porównaniu się, byśmy przesadzali normalną roślinę, ponieważ to są bardzo małe rośliny, nie mają mocnych pędów i korzenie są bardzo drobne i tak dalej. Także, no także zresztą zobaczymy. To teraz ląduje na parapet, a ja Wam pokażę taką wersję bardziej domową, jak można sobie uprawiać te rośliny bez takich wydatków i wymyśleń. Ok, czas na eksperyment najbardziej miarodajny. Jak to będzie wyglądać po. Jak tak naprawdę. Który nawóz jest najlepszy? A może brak nawozu jest najlepszy? Zobaczymy. O co chodzi? Najpierw sobie powiedzmy o tym, jak nasz eksperyment z ukorzenianiem poszedł. To było ukorzeniane w zwykłej wodzie. Pokażę dla przykładu drugą szklankę, drugi. Porównajcie sobie korzenie. Korzenie po lewej stronie są jaśniejsze i są rzadsze. Korzenie po prawej stronie są ciemniejsze i jest ich dużo, dużo więcej. Nie mam żadnego pojęcia, dlaczego tak jest. Mogę jedynie założyć, że po prostu roślina po lewej stronie miała substancje odżywcze i nie musiała wypuszczać aż tyle korzeni w celu znalezienia ich. To jest moja teoria. Jak jest naprawdę, to nie wiem. No i co my dzisiaj zrobimy? Nie bez powodu mamy tutaj 5 słoików. Mamy 5 słoików, 4 nawozy. Komuś by się mogło wydawać, że to bez sensu, ale żeby rozwiać wszelkie wątpliwości, zrobimy tak, że są 4 słoiki, 5 słoików, 4 nawozy i jeden będzie samą wodą. Obetniemy wszystkie rośliny do jednego stanu, jakby do jednej wysokości, i zobaczymy, która będzie najszybciej rosnąć, która będzie najlepiej rosnąć. I czas teraz nasze gąbeczki za 3 złote. Napoczynamy je, nowe, bo tamte już zużyliśmy. Okej, warto jeszcze nadmienić jedną rzecz. Warto nadmienić jeszcze jedną rzecz. Roślina, to znaczy bazylia bez nawozu, w wodzie bez nawozu, ukorzeniła się dużo szybciej. Właściwie puściła korzenie już po jakimś tygodniu. A ta bazylia z nawozem puściła korzenie po 1,5 tygodnia. I tak naprawdę myślałem, że z tej bazylii z wodą, z nawozem nic nie będzie, ponieważ myślałem po prostu, że mówiąc tak kolokwialnie, że po prostu zostaną korzenie spalone, ale z powodu wysokiej tam dawki azotu i tak dalej, ale to jednak nieprawda. Tak więc miła niespodzianka. Okej, każdy słoik ma jakieś 500 ml, a właściwie to jest 500 ml. No i znowu musimy rozcieńczyć. Czyli tak jak na początku, musimy wlać na sam spód, bo bardzo ciężko wymierzyć 7/12 ml. Gdzieś prawdopodobnie tyle na sam spód i po prostu wlać. Ok, mamy pozaznaczane nasze kubeczki. Oczywiście nie zaznaczałem kubeczka bez tego. Oczywiście nie zaznaczyłem tylko kubeczka, bo to jest kubeczek po prostu bez żadnego nawozu. Takiej samej długości paski przykleiłem na nawozie i potem będę wiedział, jak już będziemy oceniać efekty, po prostu który nawóz jak się sprawował. Teraz musimy tylko to wszystko zalać wodą. Każdy słoik ma 500 ml, tak jak wcześniej wspomniałem. Okej, trochę za dużo nalaliśmy. Ja Wam zaraz powiem dlaczego. Musimy troszkę mniej nalewać niż do pełna, tak żeby została przerwa pomiędzy kubeczkiem a taflą wody.
nie ma teraz znaczenia, której bazylii użyjemy. O, tutaj mamy takie korzonki po prostu. I wsadzamy. Ja zrobię tak, że ta bazylia, która była bez nawozu, pójdzie tam, gdzie nie ma nawozu. Czyli to ukorzenione, jedna z tych ukorzenionych w samej wodzie pójdzie po prostu do wody czystej. Ok. Tak to wygląda. Robimy coś takiego. I cyk. Korzenie tutaj sobie, one sobie już tutaj poradzą. Wystarczy, że no, możemy ewentualnie je trochę wspomóc. Ok, możemy te korzenie ewentualnie trochę wspomóc, tak, żeby trochę one tam wychodziły. Jak już będą trochę wychodzić, to reszta się tutaj przedostanie i będzie wszystko po problemie. Ok. Mamy tam jakieś korzonki. One się przedostały, są o w tym miejscu, także spoko. Robimy to z kolejną bazylią. Pierwszą, o, widzicie, jakie korzenie są zupełnie inne, takie trochę ciemniejsze. Nie wiem, co ma wpływ na to, że te korzenie są ciemniejsze. No, ale może ktoś z Was wie. I są po prostu grubsze, ale jest ich. Są grubsze, gęstsze, a tamte są dłuższe i rzadsze. Taka jest różnica pomiędzy nimi. Jeszcze trzeba to poucinać, żeby było sprawiedliwie. Zrobię wszędzie tak samo. Zrobię wszędzie tak samo. Jako, że ta roślinka jest najmniejsza, ucinamy wierzchołek w tym miejscu, zostawiając dwa listki, właściwie trzy, żeby nie było, że któraś roślina będzie miała jakieś fory. Cyk. To możemy sobie poukorzeniać, a to ląduje na parapet i zobaczymy, co z tego będzie. Jeszcze parę może słów o tym, dlaczego jest przerwa tutaj pomiędzy taflą wody a korzeniami. Czemu ta przerwa tutaj jest? Chodzi o to, że gdybyśmy całe rośliny włożyli do wody wraz z pędem po prostu, tak jak było to w przypadku ukorzeniania, tylko że tam ta woda ubywała tak naprawdę cały czas, a będziemy tutaj dolewać, żeby nie zabrakło po prostu. Chodzi o to, że korzenie potrzebują mieć też dostęp do powietrza. Jeśli byłyby w samej wodzie, to by te korzenie zgniły. Są oczywiście rośliny, które mogą mieć korzenie cały czas w wodzie, są to rośliny bagienne. I wtedy korzenie jakby wypuszczają takie wypustki na powierzchnię, które służą do oddychania. To są tak zwane korzenie oddechowe, ale większość roślin takich korzeni oddechowych niestety nie posiada i po prostu dlatego muszą mieć glebę przepuszczalną i tak dalej, a w naszym przypadku muszą po prostu mieć dostęp do powietrza. Ząbka służy celom takim, żeby ta roślina się tam utrzymała, stabilizacyjnym. No, ogólnie ta metoda uprawy hydroponicznej nazywa się metodą kratkiego. Pisze się kratky przez Y na końcu. Są jeszcze inne metody. Ta metoda się charakteryzuje między innymi tym, że tutaj nie ma tego, że po prostu coś napowietrza tą wodę, a właśnie poprzez coś takiego, że tutaj jest przerwa pomiędzy taflą a korzeniami, to między taflą a po prostu spodem pojemniczka, to te korzenie mogą sobie tą wodę, to powietrze tam pobierać, tak jak powinny. Podsumowując, mamy tutaj ten eksperyment z roślinami od zera. Zobaczymy, co z tego będzie. I mamy eksperyment już taki rozstrzygający, który pokaże nam, który nawóz, a może brak nawozu, będzie najlepszy. Rzecz, o której nie powiedziałem, a która jest bardzo istotna. Jak widzicie, coś się zmieniło w scenerii, a zmieniło się konkretnie to, że położyłem tu jakieś dziwne gazety. Zrobiłem to z tego powodu, że gdy w wodzie są substancje odżywcze, jeśli w wodzie są substancje odżywcze i ta woda też jakby ma dostęp do światła, jest bardzo prawdopodobne, że wkrótce wyrosną tam glony, a nie chcemy żadnej konkurencji dla naszych roślin po prostu. Tym ustrzec, to jest bardziej takie działanie na dłuższą metę, ale robię to już wcześniej. To jest zwykła gazeta i gumka recepturka. To powinno wystarczyć spokojnie. Dlaczego tutaj nie dałem
gazety, ponieważ tutaj są, tutaj praktycznie nie ma substancji odżywczych i nawet potraktuję to jako eksperyment. Potem już zobaczymy, czy rzeczywiście te glony w ubogiej wodzie też się pojawią, czy się nie pojawią. Czy... to było na tyle. Teraz czekamy, aż co z tego będzie, co wyrośnie w przypadku poprzednim, czyli w tych doniczkach długich i w tym przypadku. I tak naprawdę to jest cała filozofia. Jeśli mamy gotowe sadzonki, wystarczy sobie kupić jakiś nawóz. Tam za parę tygodni okaże się, który będzie najlepszy. Kupić jakiś nawóz, swój każdy ma, kupić sobie jogurt, wziąć nożyk, wyciąć w spodzie jakieś otwory. Naprawdę mamy już zestaw domowego hydroponika. Metoda Kratkiego. Wytłumaczyłem Wam już, na czym polega, tak więc możecie sobie przeczytać trochę więcej o tym. A jeśli ktoś będzie zapaleńcem już tak na maksa, może sobie kupić profesjonalne nawozy hydroponiki za jakieś 40-50 zł i zobaczyć, co z tego wyjdzie. No, także dziękuję bardzo za uwagę i do następnego filmu, w którym będą wyniki naszego eksperymentu. Do zobaczenia.